teraz na następnego mówcę. Następnym mówcą będzie kobieta. Kobieta, która będzie mówiła o innych kobietach. Agata nam dzisiaj wspomniała o... jak ty nazywasz te wszystkie osoby, ci wiercy wokół nas, tak? Zwyczajni i niezwyczajni. Dzisiaj się w następnej prezentacji dowiemy o kobietach, wielkich kobietach Szczecina, kobietach, które tworzą tę konstelację naszego miasta. A opowiem Wam o nich Joasia Kościelna w prezentacji Szczecin Kobiet. Szczecińskie gwiazdy kina w światowym filmie. Jedna z naszych bohaterek, którą ci już, o której powiem, jest Dita Parlo. Dzięki Dicie Parlo jakoś rozwinęły się moje zainteresowania wokół postaci Szczecina, ale tego Szczecina, którego my już nie znamy, bo jest to Szczecin niemiecki, czyli jakby trochę nie nasz. No i postanowiłam zapoznać się z tymi postaciami, a ponieważ czasu mam mało, więc wybrałam tylko trzy postacie kobiece. Pierwszą postacią, którą postaram się Państwa zapoznać, to jest pani Tilebein. Pani Tilebein jest postacią absolutnie fascynującą. To jest Szczecinianka, która żyła na światowym poziomie, która zwiedzała Europę i przywoziła wszystko, co najlepsze z Europy do Szczecina. Pani Tilebein osłynęła w Szczecinie tym, że stworzyła salon towarzyski. Rzecz absolutnie modna i bardzo pożądana przez szczecińskich pięknych i bogatych. Bywać na salonach. Pani Tilebein najpierw stworzyła salon zwykły, prosty, który polegał właśnie na targowisku próżności trochę. Więc przychodzili tam ludzie, czy się poznawali się, ale on jeszcze tym salonem takim intelektualistów. To miało nastąpić później. To była kobieta, która żyła absolutnie ze smakiem i z wdziękiem. Była przyjaciółką między innymi Krystyny Brunszwickiej, która tutaj była uwięziona w twierdzy Szczecin. Poznała najważniejszych ludzi swoich czasów, co jest bardzo ważne, ja muszę to podkreślić, że nasze Szczecinianki, one żyły w samym środku intelektualnego fermentu Europy. To, że jesteśmy ze Szczecina, dla nich nie oznaczało, że muszą być gdzieś na marginesie. One często nadawały ton. Pani Tilebein niewątpliwie nadawała tego tonu. Drugą postacią, o której opowiem, jest Felicita z Westfalii. Jest to śpiewaczka operowa, która zasłynęła tym, że jako pierwsza kobieta grała rolę w spodniach. Rzecz absolutnie niespotykana w tamtych czasach, jak to kobieta w spodniach. A faktycznie Felicita z Westfalii grała w spodniach i mało tego przyznawała się do swojego homoseksualizmu, który w latach panowania królowej Wiktorii, czyli czasów purytańskich, był rzeczą skandaliczną. Ona z tego zrobiła sobie pewną markę. Mało tego, zrobiła to w taki sposób, że wszyscy ją uwielbiali też i za to. Więc była kobietą, która nie bała się życia. Miała decydować o sobie i mówić, tak, tego oczekuję od życia, tego chcę. Mało tego, królowa Wiktoria zaprosiła ją do siebie na herbatę, więc to oznacza, że była kobietą naprawdę fascynującą, skoro sama królowa Wiktoria uznała, że poświęci kwadrans. Więc oczywiście kobieta odważna, niebanalna, z świadoma swojej seksualności, podkreślała swój androgeniczny charakter, to, że jest i kobietą, i mężczyzną, i to robiła dużo wcześniej niż Marlena Dietrich, bo prawda, ten styl wylansuje dopiero Marlena Dietrich przy Błękitnym Aniele. Westfalia dużo wcześniej zaczęła chodzić w męskich strojach, więc taką kobietą była bardzo niebanalną i bardzo nie w swoich czasach, jakby żyjącą, tylko żyjącą do przodu. Więc tak, grywała role głównie męskie, debiutowała do wybiorku rolą Romea. Raczej w takich rolach ją obsadzano męskich, bo była, zdaje się, kobietą silną z charakterem, bo jednak być lesbijką w tamtych czasach i jeszcze ubierać się po męsku, to trzeba mieć naprawdę charakter i to jest taka chyba rzecz, która szczecinianki cechuje, że są takimi kobietami z charakterem i raczej świadome tego, czego chcą. No i nasza, moja ukochana postać, muza Dita Parlo. Dita Parlo, która była bohaterką drugiej edycji Konstelacji Szczecin,
postać o niesamowicie pięknym życiorysie. Urodzona się w Szczecinie, wyjechała do Berlina, tam odkrył ją Erich Pommern, wpływowy producent Erkina Niemego, producent, który ma również wpływ na karierę Marleny Dietrich. Lina Fargo szybko robi karierę, ale robi karierę w kinie awangardowym, w kinie artystycznym przede wszystkim. Była muzą kina buntu, a także, co warto podkreślić, Lidą Parlon inspiruje się Madonna chociażby, czy Jim Jarmusch, czy Helen Mirren. To są postacie, które jakby są pytane o to, kto na nich robi wielkie wrażenie takie jako dla artystów, mówią Dita Parlo i ważny reżyser dla Dity Parlo, Jean Vigo. Jean Vigo jest dla niej dlatego ważny, że on ją w jakiś sposób odkrył dla kina buntu. On ją pierwszy wyciągnął i właśnie Karl z filmu Atalanta, który pokazywaliśmy podczas drugiej konstelacji w Szczecin. Bardzo ważny film, gdzie Dita gra pierwszą rolę, główną, najważniejszą. Ten film wpływa znacząco na francuską nową falę. Godard, Truffaut, jeśli są byli pytani o to, kto na nich robił największe wrażenie jako na artystach, też podkreślają Jean Vigo i rola Dity Parlo, która jest tutaj kluczową rolą dla całego filmu. Więc rysuje nam się obraz takich kobiet naprawdę niebanalnych. To, że te szczecinianki faktycznie od początku wiedzą, czego chcą. I przy tym są osobami, jak powiedzieć, czarującymi i takimi naprawdę kobiecymi. To nie są, proszę słowa, babochłopy, które przechodzą przez życie jak taki taran. To są delikatne, subtelne kobiety, tylko że bardzo odważne, bardzo dzielne i ta dzielność emanuje też na innych. Ich siła, ich odwaga, ich takie duchowe jakieś piękno, które faktycznie mają i to podkreślają wszyscy badacze tych trzech kobiet, o których tu mówiłam, że ich towarzystwie przebywa, to tak jak przebywa w towarzystwie słońca. Czuje się człowiek opromieniony i szczęśliwy, radosny, że spotka kogoś naprawdę wartościowego i ważnego. I takie są właśnie nasze bohaterki, czy bohaterki tutaj mojej krótkiej prezentacji. Bardzo żałuję, że jest tak krótka, bo nie można było powiedzieć o nich więcej, ale czas też nie pozwala na mówienie o zwlekle. Więc tak, Dita Parlo, Felicitas Westphalii i Sophie Augusta Tilepine.